Najpierw losowanie, a później już tylko ostra rywalizacja. Już po raz ósmy w Gumnach odbył się amatorski turniej w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Dębowiec. Turniej trwał niespełna miesiąc. Rozegrano około 100 meczy. Po ciężkich bojach udało się wyłonić mistrza. Jaki poziom turnieju dzisiaj? No, nie wiem. Mój na pewno słaby. Nie wiem jak kolegów, ale koledzy sobie dają radę. Czyli co, zadyszka aż tak? Bieg robi swoje. A jak wyniki? Jak idzie? No tak jak powiedziałem, niektórym kolegom idzie lepiej, niektórym gorzej, mi idzie słabo. Jesteśmy właśnie na półmetku turnieju. Jaki jest poziom w tym roku? Wydaje mi się, że poziom jest z roku na rok coraz wyższy. Dzisiaj bardzo ciężkie były pojedynki, sporo wyrównanych meczy po 2-1 na przewagi, także jest ciężko, ciężko jest wygrać. Przeważnie są to zawodnicy tutaj z miejscowi, z gminy Dębowiec. No i ja i jeden kolega jesteśmy z Cieszyna. Dojeżdżamy regularnie, też tu przychodzimy trenować we wtorki i w czwartki są tutaj zajęcia z gry w tenisa stołowego. No także bardzo fajnie tu jest. Czyli zapraszacie tutaj, można tu do Was przyjść, dołączyć do grupy? Tak, jak najbardziej. Wszyscy jest otwarte tutaj. Mogą grać i młodzież, która nie wnosi żadnych opłat, ucząca się. Natomiast my jako starsi, czy tam emeryci, tam wnosimy drobną, symboliczną opłatę 5 zł i to jest taka darowizna na rzecz tutaj tego klubu właśnie tutaj Korona Gumna i później w trakcie zawodów są z tego fundowane nagrody czy napoje. Bardzo fajnie tutaj to prowadzi szef, pan Włodek Świątek. Właśnie jesteśmy bardzo zadowoleni, że się tutaj zajmuje tym. Ogólnie bardzo fajnie. Zapraszamy tutaj wszystkich do gry. A jak z paniami? Czy panie też tu mogą dołączyć? Czy chodzą jakieś panie? Tak, bywają. Regularnie tutaj chodziła taka jedna dziewczyna, ale teraz jak poszła na studia, to odeszła. Starsze panie czasem przychodzą. No, obecnie teraz przez ten koronawirus to troszkę starsze osoby, tak wydaje mi się, że się troszkę boją. Mają pewne obawy, ale ogólnie też przychodzą. Jak tam dzisiaj na turnieju? Jakie wrażenia? Dzisiaj na turnieju no, marnie idzie dzisiaj w tym roku. No, nie wiem, czy brak mocy, czy brak powera, no, ale bardzo się staram, jak mogę, bo na ludzie to idzie dobrze grać, a w turnieju zaś trochę idzie źle. Zależy, jaki się ma dzień, nie? Jak się dzisiaj grało na turnieju? Dziękuję, jak zawsze, bardzo dobrze w takim znakomitym towarzystwie i z takimi zawodnikami znakomitymi. Czyli z jednej strony rywalizacja, a z drugiej strony świetna zabawa, tak? Tak, i koleżeństwo, pogłębianie więzi koleżeńskich. Jesteśmy tuż po wręczeniu nagród. Jak było na tym turnieju? Ciężko? Łatwo? No każdy mecz był ciężki, jednak jak się człowiek nie dołożył, to jednak się nie wygrało. Zawodnicy trenują jednak regularnie i nie ma łatwo. A jak to się stało, że trafił pan tutaj na ten turniej? Nie ma gdzie grać, no i pytałem się, no i nas w Dębowcu na przytężniach rozmawiałem z tą panią kierownik, no i mówiła, że tutaj są takie rzeczy się dzieją, mnie tutaj fajna atmosfera i elegancko, ładnie mnie tu goście przyjęli i jestem z tego bardzo zadowolony. Jak długo pan już gra w ping-ponga? No w tenisa stołowego gram już w pracy, my się zorganizowali w Zebrzydowicach i graliśmy tam w sali pouczyń z kolegami, kolejarzami, na telefonyśmy grali, no i tak stopniowo do przodu, w wolnych chwilach człowiek się ruszył, lepiej się czuje i lżejszy jest, no i jest okej. Okay. Jakie plany na przyszłość ping-pongowe? No to tenisowy to jest dla mnie głównie, żeby się trzymać dobrze na zdrowiu. Człowiek jest lżejszy, lepiej się czuje, nie ma ciśnienia, krążenie dobre. No widzę, że pan tu w koszulce miodu, to miód też pomaga? Oczywiście, że tak. Wodę piję zawsze z miodem przy treningu, żeby się wzmocniać, po prostu siłę mi dodaje jednak w czasie gry. Bo na samej wodzie to czego słabnie, traci witaminy i minerały na samej wodzie. Jak już się pije z miodem, to się człowiek wzbogaca o minerały. To można powiedzieć, że pszczółki panu pomogły wygrać. Można tak powiedzieć. I jak pan ocenia poziom w tym roku? No poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Staramy się. Jest to wynikiem oczywiście dobrej opieki ze strony prowadzących zajęcia. No i przez systematyczność udziału w treningach. Także w tej chwili już wydaje mi się jako amatorzy nie mamy się czego wstydzić. A który mecz był jakiś najtrudniejszy?
Najtrudniejszy mój mecz to był ostatni mecz, na który przygotowałem się, że przegram. Udało się wygrać i zająć drugie miejsce, z czego się bardzo cieszę, biorąc pod uwagę mój PESEL.